Cześć. Znajduję się w bloku Kameralis przy bramie targowej 12. Mamy tutaj pilawę, bardzo nowoczesną. Niestety w czasie remontu patrzcie jaka. Patrzcie. Ta winda została w ogóle otworzona w tym roku podobnie. Albo jeszcze kolejnym, ale to już mniej. Piętro czwarte. Jeszcze pójdziemy do kolejnego bloku. Ja takie windy kocham. Piotraczek. Kocham te dźwięki nowych pilaw, bo ma zamiast parter, wyjście z budynku, to parter. Jest bardziej spokojniejsze wtedy, mówi. Ale takie ładne guziczki. Z takimi się nie spotkałem. Jeszcze pójdziemy do kolejnej klatki. Idziemy do kolejnej klatki. Tak to wygląda. Cały budynek, którą nagrywam. W ostatnim roku już otworzyli cały blok i tutaj mamy i zobaczymy kolejną windę. Nowa pilawa kolejna. Nowe znaki, nie używać w czasie pożaru. To akurat ma, o kurczę, przepalone lampki, ale pachnie jak u mojego kolegi. Prawie tak samo wygląda, tyle samo pięter i tak samo pachnie. I taka sama naklejka i taki sam wyświetlacz. To jest ta sama winda, co u mojego kolegi. Ale bardzo dziwnie świecą te lampy. Piętro czwarte. Pojedziemy na drugie. Zejdziemy z pierwszego sobie. Ale mrugają światła. Jak jakieś windzie horroru. Ale strasznie tak faluje. Ma falownik. Jeśli się nie mylę, bo nie jest taki. Jeszcze na tym się nie znam. Idziemy na dół. Nie, ale fajna ta winda, pikuś normalnie. Nowa narodowa winda. Patrzcie, tak. Dobra. Jedziemy. Patrzcie, jakie nowe logo pilawa. Tylko, że ciemność tu jest. Bo nie działają lampy. No i wiadomo. Nowa pilawa, no. Kurde. Myślałem, że lift service. Nowy. Albo Lift Project. To by było lepsze. Ale pilawa też jest fajna, to. Nie mówić, nie obrażać pilawy. Patrzcie, ale takim czymś się nie spotkałem. Zobaczymy, jak się zamyka jeszcze dźwig. Tego, że u mojego kolegi nie ma takiego wyświetlacza fajnego. To co? Koniec na tym filmie, bo ten budynek ma tylko trzy tam, wiecie, A, B, C, D jest tylko, a niestety do A nie mogę wejść, bo nie znam kodu, ale to są akurat otwarte, więc wykorzystałem, no i się przejechałem i dla was nagrałem, więc do zobaczenia, cześć.